zagrożeniu. Brawo dla niego! Szczęść Boże! Czołem Wielkiej Polsce Katolickiej! Długi dzień, proszę Państwa. Piękny dzień. Dla niektórych zaczął się jeszcze przed świtem. Przyjechaliście tu Państwo z różnych stron. Głośniej się nie da, bo kampania, wie Pani, troszkę tutaj narzędzia zdarte. Ale kto dosłyszy, to proszę powtórzyć dalej. Ja nie będę przeciągał, ja tylko w ramach tego wywoływania, bo jesteśmy tutaj przecież też, żeby się ucieszyć swoją obecnością, więc ja dziękuję kluczom pobudki, które tutaj z różnych stron przybyły i informuję Państwa. Tak jest, Kościół, Szkoła, Strzelnica, Mennica. Informuję Państwa, że właśnie do Waszyngtonu dociera jeden z autokarów, którymi przybywają tam nasi rodacy, po to, żeby wspólnie z nami stawać na gruncie polskiej racji stanu, polskiego interesu narodowego. Tak, jeden z autokarów Polonia United z Nowego Jorku, Witek Rosowski. Pozdrawiamy Cię, Witku, i Twoją ekipę. Szanowni Państwo, to nie o pieniądze tutaj chodzi. Chodzi o wrogie przejęcie państwowości polskiej. Proszę nie mieć co do tego wątpliwości. Te pieniądze są wylicytowane na sumy tak zawrotne z kosmosu, z dalekiego księżyca. Nie chodzi o pieniądze. To jest narzędzie tresury, tak jak wcześniej narzędziem tresury były te wszystkie kłamstwa, które zresztą nie ustają. To robienie z Polaków zastępczych winowajców II wojny światowej to tylko środek do celu. To nie jest to, co naszemu przeciwnikowi daje pełną satysfakcję. Ani bezinteresowna nienawiść, ani też zyski spodziewane. Chodzi o zgarnięcie całej puli. Chodzi o wrogie przejęcie państwa polskiego. Proszę nie łudzić się, że jest jakaś linia demarkacyjna, jakaś granica, za którą, załóżmy, my, mili, naiwni, z sercem na dłoni Polacy, cofniemy się. Krok drugi, piąty, osiągniemy tę linię demarkacyjną i Żydzi dadzą nam spokój. Nie, ten scenariusz w ogóle nie jest brany pod uwagę. Proszę Państwa, jeśli ulegamy terroryście, szantażyście, no to potem wszyscy na podwórku o tym wiedzą i bandyci spod kiosku zawsze będą do nas przychodzić po pieniądze, prawda? Więc nie możemy ulegać tym szantażom, nawet gdyby zachęcali nas do tego. Ci, którzy dziś stoją na narodu czele, mają usta pełne frazesu patriotycznego i robią mądre miny, robią takie tajemnicze miny, że oni mają tę wspaniałą, wzniosłą, dalekosiężną koncepcję geostrategiczną, a ty, narodzie, nie przeszkadzaj. Ty, narodzie, siedź w domu, głosuj raz na parę lat, oklaskuj i nie przeszkadzaj. Otóż bardzo się cieszę, że naród się wybudził. Tak jest, dziękujemy Wam, towarzysze amerykańscy, za to, że naród się wybudził. Bo jeszcze parę lat temu... to nie było wcale takie oczywiste, kiedy w kampanii 2015 mówiłem nie dla żydowskich roszczeń na moją skromną skalę, to proszę Państwa, nawet wśród miłych, najlepszych, pobożnych patriotów nie wszędzie znajdowałem zrozumienie w tej sprawie, po prostu dlatego, że w wiadomościach wieczornych o tym nie mówili i w związku z tym nie było takiego tematu. Dziś na szczęście sytuacja się zmieniła. Są media prawdziwie niezależne. To jest to okienko możliwości, jeszcze nie zatrzaśnięte. Uświadomcie to sobie Państwo, może to
ostatni taki rok wyborczy, w którym możemy się cieszyć tym, że tak powiem, niekontrolowanym festynem prawdy, tym mówieniem jak jest, bo to, żeśmy się tutaj dzisiaj w ogóle spotkali, to proszę Państwa, zwróćmy uwagę, że bez mediów niezależnych i bez tych środków, które Wielki Brat dał nam do ręki jako narzędzia naszej autoinwigilacji, ale na razie jeszcze one nam mogą służyć do kontaktu, nas by tutaj nie było. Kiedy jechałem z Podkarpacia, no właśnie tam przed piątą trzeba było wstawać, jechałem i po drodze w reżimowym radio, które się obłudnie nazywa publicznym, opowiadali, proszę Państwa, jakie są wiadomości dnia, co się szykuje. I wiecie co? Mówili, że we Francji żółte kamizelki będą demonstrować 27 tydzień, tak? Hańba i państwo bez gniewu, bez nienawiści. Ale nie traćcie pamięci. Zapamiętujcie tych ludzi, którzy dzisiaj, do dziś jeszcze, kłamią, milczą, udają, że nic się nie dzieje. Wiecie, oni dopuścili się takiego łajdactwa, zwłaszcza ci niegdyś niepokorni, niezależni, pełniący obowiązki patriotów, że oni prawdopodobnie do końca swojego życia nie wybaczą nam tego, jak się złajdaczyli. Więc to trzeba zapamiętać. Szanowni Państwo, Konfederacja, Korwin, Brown, Leroy, narodowcy, wolnościowcy, prolajferzy, budziki pobudkowe, przedsiębiorcy, rolnicy, słowem patrioci, spod licznych, bardzo wielu różnych znaków mogą to zmienić. Dzisiaj wiele już na ten temat powiedziano. Są konkretne bardzo kwestie prawne, ustawowe, decyzje polityczne do podjęcia. To od Was zależy, czy wyposażycie nas w dostęp do informacji, który jest inny dla posła, eurodeputowanego, ministra, a inny dla nas, póki właśnie stoimy tu na ulicy, a nie zasiadamy w tych urzędach. I po drugie w egzekutywę polityczną. Mamy wielobój polityczny w tym sezonie. Trzeba zasiać na wiosnę, żeby tym lepiej zbierać jesienią. Bierzcie Państwo w tym udział. A ja teraz, na koniec, zainspirowany przez panią Mirę, która zwróciła się tutaj do pani ambasador i do pana prezydenta. Ja też skorzystam z tej okazji, bo wiecie Państwo, to wszystko się pięknie nagrywa, to wszystko będzie spisane i daję Wam słowo, że to trafi na centralne biurka. Tam z drugiej strony globusa będą czytać i analizować, cośmy tu robili, cośmy tu dziś powiedzieli. Więc ja ułatwię kolegom, towarzyszom z CIA, DIA zadanie. Ale uwaga, nie będę gadał do polityków, którzy często są strugani z jakiegoś banana. Nie będę zwracał się do ambasadorów, bo oni jako persona non grata powinni już dawno opuścić miasto stołeczne Warszawy. Zagadam do tych, którzy naprawdę pociągają za sznurki. Tam też jest, proszę Państwa, bezpieka zielona, niebieska i trzyliterowa w różnych odmianach. So, guys, listen to me. Friends or enemies, your choice, it's up to you. Are you the real noble band of brothers or gang of thieves, mobsters? Your choice. We are not anti-American here. We are not anti-Semitic. We are pro-Polish. Pro-Polish, you understand? Are you going to risk everything? Are you going to compromise your strategic interests in Europe, in the world? This is probably the last country in the world where
You still have so many people who actually like you. I don't know why, but they like you. So, guys, don't lose it. Don't, you know, don't F it up. Because it's up to you. Are you going to lose the only place where people don't hate you, don't spit on you, in the streets, in the villages? Are you going to do this only because the Jews just cannot get enough? This is, I think it's your problem also, in your country. In your country. You have decent army officers, you have decent CIA, FBI, DIA officers, Navy, Army. And they would rather support their own politicians and defend their own country. So, see, we have our common cause here. We have our country, you have yours. Let's defend our countries. Maybe let's become allies, but let's not allow the third party to make us enemies, because that would be absurd. Let's change it. So, I'm coming to the point. The point is, Mosbacher, go home. Because we are not going to talk to you anymore. President Trump, please call her off. Immediately. Persona non grata. So, she has to go home. Foxman, Lapid, Netanyahu, go to hell. God bless America. God bless Poland. Króluj nam Chryste, w Polsce i wszędzie. W Ameryce też. Z Panem Bogiem.